Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Moi kochani, uczyliśmy się na poprzednich lekcjach i też przypomnieliśmy sobie kwadraty numer 1, 2, 3. Dzisiejszą lekcję poświęcimy na kwadrat numer 4 oraz powtórzenie wszystkich kombinacji, czyli kwadratu 1, 2, 3, 4. Zapraszam Marta. Przypomnimy sobie teraz jeszcze wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do tego, aby rozpocząć kwadraty. Pamiętamy, że kwadrat numer 1 i 2 rozpoczynaliśmy od nogi prawej, kwadrat numer 3 od nogi lewej i także pamiętamy kwadrat numer 4, także będziemy rozpoczynać od nogi lewej. Przypomnimy sobie na początek kwadrat numer 1, 2, 3 z otworzeniem rąk na ścianę pierwszą i trzecią, oczywiście zamknięciem rąk na ścianę drugą i czwartą, na razie bez obrotu na czwartą ścianę. Bardzo proszę, kwadrat numer 1, 2 i 3. Bardzo proszę. Raz, dwa, raz i dwa. Rozpoczynamy od nogi lewej. Proszę bardzo, ręce zakładamy już ślicznie na bioderka. Bardzo proszę. Pamiętamy, jeszcze przypomnę wszystkim. Kwadraty. Mamy duży jeden kwadrat podzielony na cztery części, czyli na cztery kwadraty. My jesteśmy w środku, czyli tam, gdzie linie się przecinają, czyli w centralnym punkcie tego dużego kwadratu. I kwadrat numer 1 mamy tu, prawda? Kwadrat numer 2 z tyłu, 3 z przodu i 4 teraz kwadrat z tyłu. Bardzo proszę, Marta pokaże teraz Wam schemat kwadratu numer 4. Rozpoczynamy od nogi lewej, bardzo wolno. Będzie to na razie tylko i wyłącznie schemat, żebyście wszyscy dobrze zrozumieli. Proszę, zaczynamy od nogi lewej i raz i dwa, teraz noga prawa, ściana, raz i dwa, i znów noga lewa, raz i dwa i prawa postawimy i to jest cały kwadrat numer 4. I jeszcze raz, proszę bardzo, uważnie patrzymy, od nogi lewej na pierwszą ścianę idzie noga lewa i potem kolejne ściany, zmienne nogi, proszę. I raz i dwa, teraz noga prawa na drugą ścianę, raz i dwa, noga lewa na trzecią ścianę i na czwartą, ostatnią, noga prawa. Prawda? Nie jest to trudne, tylko trzeba sobie wszystko ładnie w główce poukładać. Bardzo proszę, zatańczymy teraz kwadrat numer 4. Bardzo proszę, raz, dwa, raz i dwa. Trzecia i jeszcze raz. Raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery i jeszcze raz. Raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery i dwa, raz i dwa. Dziękuję. To jest kwadrat numer 4. Spróbujemy teraz połączyć wszystkie nasze kwadraty, czyli kwadrat numer 1, numer 2, numer 3 i numer 4. Na razie bez rąk, dobrze? Natomiast chciałabym, żebyście uruchomili głowę, czyli głowa do kierunku. Jest to bardzo ważne. Pamiętamy, tańczymy teraz kwadrat numer 1, 2, 3 i 4 i głowa do kierunku, proszę. Raz, dwa, raz i dwa. Raz i dwa, dwa i dwa. Zrozumieć
przestrzeń i ruch. Bardzo proszę, jeszcze raz powtarzamy kwadrat numer 1, 2, 3 i 4 z głową kierunkowo. Proszę, raz, dwa, raz i dwa. Powtarzamy. Spróbujemy teraz do tych kwadratów, do głowy kierunkowej, dołożyć ręce. Pamiętamy, że ręce pięknie trzymamy na biodrach i ręce otwieramy przez pozycję pierwszą do pozycji drugiej. Pamiętajcie, żeby nie było czegoś o takiego, to jest bardzo brzydko. Pięknie otwieramy ręce. Te ręce razem z naszym ciałem mają stanowić taką piękną bryłę. Czyli ręce otwieramy na pierwszą i trzecią ścianę, na drugą i czwartą. Ręce z powrotem wracają na biodra. Proszę, kwadrat 1, 2, 3 i 4. Raz, dwa, raz i dwa. Pierwszy. Spróbujemy teraz utrudnić sobie wszystkie te elementy poprzez pełen obrót na ścianę czwartą każdego kwadratu. Pamiętamy, ściana czwarta każdego kwadratu, wykonujemy pełen obrót. Bardzo proszę. Raz, dwa, raz i dwa. Można sobie naprawdę jeszcze bardzo dużo poćwiczyć, dużo razy, aż do momentu, kiedy nam to wyjdzie. Jeszcze raz spróbujmy powtórzyć kwadrat numer 1, 2, 3, 4 z głową kierunkową, z otwarciem rąk na ścianę pierwszą i trzecią, na drugą i czwartą zamknięte i oczywiście na czwartą ścianę pełen obrót. Jeszcze raz powtarzamy. Raz, dwa, raz i dwa. Pierwsza ściana i pierwszy kwadrat i druga i trzeci kwadrat i czwarty. Dziękuję. Popatrzcie, teraz możemy wykonywać mnóstwo różnych kombinacji na bazie tych czterech kwadratów. Zawsze robimy tak, że tańczymy 1, 2, 3, 4. A czy można zatańczyć odwrotnie, na przykład 4, 3, 2, 1 albo 2, 4, 1, 3, czy na przykład 1, 2, 2, 1? Można. Zobaczcie, mnóstwo wspaniałych kombinacji, które uczą nas zachowania w przestrzeni, prawda? I ruchu w przestrzeni. Jest to bardzo ważne. Myślenie w tańcu jest bardzo, bardzo ważne. Spróbujemy teraz zrobić sobie właśnie taką kombinację. Wy w domu możecie tych kombinacji wykonać mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i nawet zabawić się w takie kombinacje. My teraz spróbujemy kwadrat 4, 3, 2, 1, czyli od końca do początku. Bardzo proszę, oczywiście z główką, z obrotem na czwartą ścianę i z otwarciem i zamknięciem rąk. Bardzo proszę. Raz, dwa, raz i dwa. Czwarty. Fajna, super zabawa. Jest to dosyć trudne, ale tak jak
mówię, wszystko jest do nauczenia i do zrobienia. Wystarczy tylko dużo pracy i cierpliwości i na pewno wszystko dobrze wyjdzie. To jest na razie pierwszy krok w kwadratach. Te kwadraty możemy sobie jeszcze modyfikować, na przykład przesunięcie ćwierćzwrotowe o każdą ścianę, ale to już w następnych odcinkach. Dzisiaj natomiast jeszcze przypomnimy sobie wszystkie sekwencje obrękowe, których uczyliśmy się na poprzednich zajęciach. Bardzo proszę, spróbujemy teraz przypomnieć sobie cztery strony świata w obaręczku. Zaczynamy, pamiętacie, od nogi prawej. Prawa, przód, lewa, tył. Bardzo proszę. Oberek. Cztery strony świata. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. I tańczymy razem z tobą. Następną sekwencję, czyli dwa kroki do boku, oberkowe, trzeci takt to obrót, czwarty takt to krok akcentowy, czyli od prawej nogi do boku. Jeden kroczek, potem drugi kroczek, potem obrocik i akcent. Pamiętacie? Na pewno. Proszę bardzo. Ręce na biodrach i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa i... Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. I z powrotem od tyłu, tak samo można od prawej nogi prawej. Pamiętacie, w którymś odcinku była powtórka. Spróbujmy, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa i prawa, lewa, do przodu i do tyłu. I ponownie od nogi prawej rozpoczynamy to samo. Pamiętajcie, że to są wszystkie kroki, które musicie nauczyć się dobrze pamiętać i potem dobrze je zatańczyć. Spróbujemy. Ostatni, proszę. Od prawej nogi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa i... Następną lekcję.